Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ujjana Tiridam Dasya Janagana Salakayam Shaktu Yunitam Jena Tasmai Shri Virvai Maha Shri Chaitanya Manabhistam Shafitam Jena Bhutale Kayam Rupa Karamaya Dadati Saptanatika Shri Krishna Chaitanya Pauri Jananda Shri Jagannatha Srivasadu Gaura Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Byliśmy w 9 rozdziale. Text number 25. Tekst 25. Yanti deva vrata devan. Yanti deva vrata devan. Yanti deva vrata devan. Yanti deva vrata devan. Vichinyanti pithivataha. Vichinyanti pithivataha. Pitrinyanti pitirvataha Pitrinyanti pitirvataha Bhutaniyanti bhuteja Bhutaniyanti bhuteja Bhutaniyanti bhuteja Bhutaniyanti bhuteja Yanti marya jinopima Yanti matma jinopima Yanti marya jinopima Yanti matya jinopima Yanti deva vrata deva Yanti deva vrata deva Vichinyanti pitirvataha Vichinyanti pitirvataha Bhutaniyanti bhuteja Bhutaniyanti bhuteja Yanti marya jinopima Yanti marya jinopima Yanti deva vrata deva Yanti deva vrata deva Vichinyanti pitirvataha Vichinyanti pitirvataha Bhutaniyanti bhuteja Bhutaniyanti bhuteja Yanti matya jinopima Yanti matya jinopima Yanti Yanti udayo sho Deva vrataha Deva vrataha Czciciele półbogów. Deva. Deva. Do półbogów. Pitrin. Pitrin. Do przodków. Janti. Janti. Udają się. Trivataha. Trivataha. Oddający cześć przodkom. Bhutani. Bhutani. Do duchów i upiorów. Yanti. Yanti. Udają się. Buddha Idya. Buddha Idya. Czciciele duchów i upiorów.
Janti, udają się. Mat, moi. Jajina, wielbiciele. Api, ale. Ma, do mnie. Translation and purport. That is divine grace. Is the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take a birth among such beings. And those who worship me will live with me. Tłumaczenie znaczenia od Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kto czci półbogów, narodzi się pomiędzy półbogami. Kto czci upiory duchy, narodzi się pomiędzy takimi istotami. Kto oddaje cześć przodkom, pójdzie do przodków, a ci, którzy mnie wielbią, będą żyć ze mną. So here it is clear that Krishna is telling everyone that they worship me, they come to me. Jest tutaj jasne. Krishna mówi wszystkim, ci, którzy mnie czczą, udadzą się do mnie. And that he's it's clear by the use of the pronoun me, mam, that he's a person. I używając słowa mam, czyni on jasnym, że jest osobą. And the demigods are also persons. Półbogowie także są osobami. And the ancestors are also persons. Tak samo przodkowie są osobami. But the class of philosophers who twist the meaning of Bhagavad Gita, they say no, this mam it doesn't mean Krishna. Ale jest klasa filozofów, którzy zmieniają znaczenie Bhagavad Gita, mówiąc, że to mam, nie odnosi się do Krishna. They say it means the unborn within everyone. Mówią, że to odnosi się do nienarodzonego wewnątrz wszystkich. But this is a clear twisting of the Sanskrit word and the clear meaning. Ale jest to ewidentnym wykręcaniem znaczenia tych sanskryckich słów. Because they want to remove all persons. I stosują oni ten trik dlatego, że chcą usunąć wszelką osobowość. To come to the impersonal Brahman. By dojść do bezosobowego Brahmana. And they think that's the ultimate goal. I myślą, że jest ostatecznym celem. But Krishna refutes that wrong understanding throughout the Gita. Ale na przestrzeni całej Gity Krishna odrzuca to niewłaściwe zrozumienie. In 14:27 Krishna says, Brahmanohi pratishtaham. That this Brahman that we're talking about, pratishtaham, is resting on me. Aham means I. So just like we're resting on the floor, so everything is resting on Krishna. Na przykład w 27 wersecie 13 rozdziału Krishna mówi Brahmanohi pratishtaham, że Brahman, całe to stworzenie materialne, spoczywa na aham, na mnie. Tak jak my spoczywamy na tej podłodze. In this way, they change the whole meaning of the Gita. I w ten sposób oni zmieniają całe znaczenie Gity. Because Krishna repeatedly uses the word aham and mam, but they say he doesn't know what he's talking about. He doesn't really mean that. Krishna cały czas mówi aham i mam, ale oni tłumaczą, że Krishna tak naprawdę nie wie, co mówi. Jemu tak naprawdę nie chodzi o to. When he says that I am the aham sarvasya prabhu, I am the source of everything material and spiritual, he doesn't really mean that. Gdy mówi aham sarvasya prabhu, że jest źródłem wszystkiego, zarówno materialnego, jak i duchowego, to tak naprawdę oni wiedzą, że tak naprawdę jemu o to nie chodzi. Because they're measuring from their position. I'm a person. How can I be the source of everything? So how can another person be the source of everything? They think a person is limited. Oni patrzą na osobę ze swojej perspektywy. Myślą, że jak ja mogę być źródłem wszystkiego. Więc tak samo jak Bóg, będąc osobą, mógłby być źródłem wszystkiego. Myślą, że osoba oznacza coś ograniczonego. Srila Prabhupada used to say, God is a person, but not a person like you or me. Srila Prabhupada zwykł mówić, że Bóg jest osobą, ale nie taką osobą jak ja czy ty. This is clear. And anybody who thinks he's a person like you or me, then Krishna declared, Avajanti Mahamanga. They are fools. Jest oczywiste, że jest on osobą. Niemniej jednak ci, którzy myślą, że jest osobą taką jak ja czy ty, to Krishna o nich mówi, Avajanti Mahamanga. Są oni głupcami. He's a person because he has likes and dislikes. Jest osobą, dlatego że ma rzeczy, które lubi i których nie lubi. Otherwise,
How can he not only that he has likes and dislikes, but he also judges and creates. Nie tylko pewne rzeczy lubi, a inne nie, ale także sądzi, stwarza. Otherwise they come to the impersonal or atheistic position that God is not a person, so there's no one judging. Przeciwnie dochodzą oni do impersonalnej pozycji, że Bóg nie jest osobą, więc dlatego nie ma nikogo, kto go osądzał. That way they can do all nonsense and still think that they're spiritualists. W ten sposób mogą robić wszelkie nonsensy i myśleć, że są spiritualistami. And sometimes that happens. And like these impersonalist Shivites, then when they're at the Kumbh Mela, they're going to bathe, they're very auspicious. They don't care people in front of them, they're ready to kill them. Na przykład ci Shivaici na Kumbh Meli, gdy idą się kąpać, to w ogóle nie patrzą na innych ludzi, którzy są na ich drodze. Gdy jest jakiś pomyślny moment, żeby się wykąpać, to oni tam idą, nic nie patrząc na nic, są nawet gotowi zabić tych, którzy są na ich drodze. Because they think that anybody is in that you can say, if I get the bath at this time, then I can go into the Brahman. Myślą sobie, że gdy w tym właściwym momencie mogą się wykąpać, to udadzą się do Brahmana. And so they don't show any sympathy to people, ordinary people who may be in the way. Więc dlatego nie mają żadnego współczucia dla zwykłych ludzi, którzy mogą być na ich drodze. Because they don't believe that in somebody's keeping accounts. Dlatego, że nie wierzą, że ktoś prowadzi zapiski. That's a very dangerous philosophy. Probably said, because of this philosophy, all of Bengal is going to hell. To jest bardzo niebezpieczna filozofia. Szlapa kiedyś powiedział, że z powodu tej filozofii cały Bengal zmierza do piekła. Because you, whatever you do, that's okay, because God is not the judge. Bo cokolwiek robisz, jest to okej. Okay. Bóg nie jest sędzią. But we say no, not we say, but Krishna says, those who are demoniac, I send them into the lower species of life. Ale my mówimy, nawet nie my mówimy, to sam Krishna mówi. Te osoby, które są demoniczne, wysyłam je do niższych gatunków życia. He also says he's seated in everyone's heart and he's able to see what they're doing. Także mówi, że przebywa w sercu każdego i widzi, co wszyscy robią. He may not be directly controlling the law of karma, but through his agent, the material energy. Może nie bezpośrednio kierować prawem karmy, ale poprzez swoją agencję, poprzez energię materialną. But anybody can see the law of karma is working, so there must be somebody intelligent behind it. Ale wszyscy widzą, że prawo karmy działa, więc musi za tym kryć się ktoś inteligentny. How the universe is going on according to a certain law. Jak wszechświat funkcjonuje zgodnie z pewnym prawem. But they have no sense to understand that there's law, there must be a lawmaker. Ale nie mają zrozumienia, że skoro jest prawo, to musi być jakiś prawodawca. If there's a design, there must be a designer. Jeśli jest jakiś wzór, to musi być twórca tego wzoru. Because they don't want to believe in God. Dlatego, że nie chcą wierzyć w Boga. They want to feel free to do whatever they like. Chcą czuć się wolni, by robić cokolwiek chcą. And consider it as religious. I uważają, że jest to religijne. Just like these jihadists, they're not acting religiously. Tak jak dżihadyści, oni nie działają religijnie. They're keeping sex slaves. Oni mają niewolników seksualnych. And it was a question that because in Quran it says something like that you can, slaves can be taken from the captive land. W Koranie jest jakaś taka wzmianka, że z pokonanego kraju można wziąć niewolników. Only there's only so many sex slaves they can capture, so they're very valuable. And so if they get pregnant, then that's a problem because then they're going to be occupied with the child and so on. Także w ten sposób z tych pobitych krajów pozyskują niewolników seksualnych i gdy te niewolnicy zajdą w ciążę, to jest problem, dlatego że będą zajęte swoim potomstwem. So they have authorized that they can, that women can be, have abortions.
Więc dlatego autoryzują, że kobiety mogą mieć aborcję. This way they remain ready to serve their lusty men. I w ten sposób mogą bez przerwy służyć pożądliwym mężczyznom. And this they're all doing in the name of God. I to wszystko robią w imię Boga. Going on right now as we speak. I teraz, w tym czasie, gdy to mówimy, to ma miejsce. So, the point I'm making is that we have to be very responsible because we have the most responsible mission to save this world. Więc chodzi mi o to, że musimy być bardzo odpowiedzialni, gdyż mamy bardzo odpowiedzialną misję, jaką jest uratowanie tego świata. People read this and they think this religion is barbaric. Gdy ludzie czytają to, to myślą, to jest religia, to jest barbarzyńskie. They allow the sex slaves, they allow their abortion. Oni pozwalają na to, by mieć niewolników seksualnych, by dokonywać aborcji. So therefore gives impetus to the either secularists or the Christians. I to jest takim argumentem dla osób niewierzących czy dla chrześcijan. But the Christians also don't understand that animals have souls. Ale chrześcijanie również nie rozumieją, że zwierzęta mają duszę. They don't understand that God can have more than one son. Nie rozumiem, że Bóg może mieć więcej synów niż jednego. Therefore, they become very secular and they end up also fighting on the name of religion, but not on, with, according to religious principle. Dlatego stają się świeccy i również walczą niezgodnie z zasadami religii. The history of Christianity shows that they're sometimes very cruel to each other, Protestants and Catholics. Historia chrześcijaństwa pokazuje, jak oni potrafią być bardzo okrutni, zarówno katolicy, jak i protestanci. I personally saw a big building in Peru, Lima, Peru, where they had all machines that they used to torture each other. Osobiście widziałem w Limie, w Peru, wielki budynek pełen różnych urządzeń do tortur. I guess it was the Catholics were torturing the Protestants. Już nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że tam katolicy torturowali protestantów. Then they had these machines that, you know, pull out the fingers and fingernails. I tam były maszyny do wyrywania paznokci, całych palców. Another machine that would pull your body apart because it would go and your legs would go this way and your hands would go that way and your whole body would be torn apart. Inna maszyna, która rozciągała ręce w jedną stronę, nogi w drugą stronę, także w ten sposób twoje ciało było rozrywane. To są tylko dwie maszyny. Cały ten wielki budynek był pełen takich maszyn. In the name of Lord Jesus. I to wszystko było w imię Jezusa. So we have to be very careful that the religion is not misused. Także musimy być bardzo uważni, by religia nie była źle wykorzystywana. Therefore Paul was strict about following four greater principles. Dlatego Szlachta upadł tak kładł nacisk na przestrzeganie czterech zasad regulujących. He didn't tolerate homosexualism. On nie tolerował homoseksualizmu. And now the whole world is running after this homosex. Teraz cały świat biega nie za tym homoseksualizmem. Przynajmniej w Ameryce. In the last 10-15 years, the whole, you can say, population has changed their opinion on this. W ciągu ostatnich 10 czy 15 lat całe społeczeństwo zmieniło swoją opinię na ten temat. And the priests are marrying man to man. I kapłanie dają ślubu mężczyzn z mężczyzną. Women to women. Kobiet z kobietą. And they think they're very advanced in this way. I myślą, że w ten sposób są bardzo zaawansowani. But Prophet says clearly, appetite of one man for another is not a fit in a civilized country, or what is it? Do you remember the exact quote? Or it says, an appetite of one man for another is not fit in a civilized world. Lecz Szlachta powiedział wyraźnie, że taki apetyt jednego mężczyzny tak nie pasuje do cywilizowanego świata. I can research that because it's in the Bhagavatam, where the Lord Brahma is attacked by. Mogę tylko panie sprawdzić, czy jest to wspomniane w Bhagavatam, gdzie pan Brahma jest atakowany przez swoich własnych synów. The Prophet clearly says it's not civilized for a man to want to have sex with another man.
Szlapowa wyraźnie pisze, że to nie jest cywilizowane, żeby jeden mężczyzna miał seks z innym mężczyzną. But what to do? Even in Palestine, the homosexuals were coming into the movement. Więc co to robić? Nawet w czasach Szlapowa homoseksualiści przyłączali się do tego ruchu. So Prabhupada took service from them, but he didn't condone it. Szlapowa przyjmował od nich służbę, ale nie autoryzował tego. Because the principle is no licensure. Dlatego, że zasadą jest zakaz niedozwolonego seksu. So all homosexual activity is licensure. Więc wszelkie czynności homoseksualne są niedozwolone. Because there's no chance that of creation. Dlatego, że nie ma żadnej możliwości procreacji. But if someone has a homosexual tendency and he's able to transcend that, and not act on that illicit desire, then he can remain. Ale jeśli on czy ona, jeśli ktoś ma homoseksualne skłonności, jednak może przejść ponad tym pragnieniem, to on może pozostać i pełnić służbę. There was one incident like that. The editor of the first Back to Godhead magazine, his name was Ray Rama. But he left. He was an important person in the early days. Jest przykład takiej osoby, Ray Rama. On był pierwszym edytorem Back to Godhead i we wczesnych dniach był bardzo ważną osobą, chociaż później odszedł. I saw him. When I first came, he was considered one of the leading devotees. Gdy przyłączyłem się, to on był uważany za jednego z liderów. He was a good intellectual person, good intelligent. Był bardzo inteligentny, był takim intelektualistą. But then he left, and we found out that he left because he had a boyfriend and he was homosexual. Ale gdy odeszliśmy, to dowiedzieliśmy się, że on miał chłopaka i był homoseksualistą. Then I was in London in 1969, and I saw a letter from him, Ray Rama, came to Prabhupada. I gdy byłem w Londynie, to zobaczyłem list z 1969 roku, który Ray Rama wysłał do Szlapopada. I was going to give massage and I said, oh, Prabhupada, a letter came from Ray Rama. How's he doing? Something like that. I gdy miałem masować Szlapopada, to powiedziałem mu, przyszedł list od Ray Rama, więc co tam u niego? Prabhupada said, he has gone to hell. I Szlapopada powiedział, on udał się do piekła. I was surprised, so strong. Ja byłem zdziwiony, to było takie mocne stwierdzenie. Then he said, are you corresponding with him? I zapytał się mnie, czy korespondujesz z nim? I said, no. Ja powiedziałem, nie szła to. That was all he said. I to wszystko zapytał. Then later we found out that he had written to Prabhupada wanting to come back and be the editor Back to Godhead. A potem dowiedzieliśmy się, że on napisał do Szlapopada, w którym przedstawił swój plan, że chce wrócić i pozostać edytorem Back to Godhead. But Srila Prabhupada didn't allow. He said he would follow three regular instructions. I w tym liście powiedział, że będzie przestrzegał trzech zasad regulujących. Szlapopada tego nie chciał. He said he wrote a letter to him saying, you won't help yourself and you won't help us. Napisał Szlapopada jego w odpowiedzi, że nie pomożesz sobie i nie pomożesz nam. But this is a valuable person, good brain, but Prabhupada said no. Także to była taka wartościowa osoba, miała dobry mózg, ale Szlapopad powiedział nie. He didn't compromise. Nie szedł na kompromisy. Four regular principles. Cztery zasady regulujące. If you can't follow, then at least you should be humble and admit that this is your weakness. Jeśli nie jesteś w stanie przestrzegać, to powinieneś przynajmniej być pokorny i przyznać się, że masz taką słabość. And try to gradually rectify. I stopniowo próbować to naprawić. But if you adjust it so that it's okay, then you'll never correct. Ale jeśli twierdzisz, że to jest okay, to nigdy się nie skorygujesz. It's not okay. To nie jest okay. But if you can't control it, okay, it doesn't mean you should, you know, commit suicide, although Jim Nardas did. Jeśli nie jesteś w stanie tego kontrolować, to nie znaczy, że powinieneś popełnić samobójstwo, tak jak Junior Haridas zrobił. But he was a sannyasi, so a sannyasi has to be more strict. Ale on był sannyasiną, sannyasin powinien być bardziej ścisły. So it's understood something. Grihasthas are going to have illicit sex with their wife. To jest zrozumiałe, że grihastha może czasem mieć niedozwolony seks ze swoją żoną. But they should see it as a weakness. Ale oni powinni widzieć to jako słabość. And they should
you know, move in the direction where they can overcome that weakness. I powinni zmierzać w kierunku pokonania tej słabości. And they should feel somewhat ashamed of their weakness. I powinni tak być zawstydzeni swoją słabością. But the tendency, because of false ego, we don't like to be ashamed. Ale z powodu fałszywego ego mamy tendencję do tego, by nie być zawstydzony. So we adjust to say, oh, it's okay. Okay. Nobody can be like Prabhupada. Tak usprawiedliwiamy to, że to jest okej, okay, że nikt nie może być taki jak Prabhupada. But this way we won't improve. Ale w ten sposób nie poprawimy się. Any comments, questions? Jakieś pytania, komentarze? In the world, we saw so many interfaith walls. Say that. In the world, we have seen so many interfaith walls. Yes. I teraz, jeśli świadomość Krishna będzie się rozrastać, to również będziemy narażeni na jakieś tego typu. So if Krishna consciousness will grow, there will be also a danger of us involved in such walls. Czy my powinniśmy teraz jakoś też to się przygotowywać? So should we get ready for it? No, Prabhupada was not against training kshatriyas. Prabhupada nie był przeciwko szkoleniu kshatriyów. And sometimes we were attacked, Prabhupada said we should get guns. I gdy kiedyś byliśmy zaatakowani, to Prabhupada powiedział, że powinniśmy mieć jakąś broń. Like in Mayapur, there was attacked from by the dacoits, Muslims. Tak jak w Mayapur był jakiś atak jakichś rabuszów czy muzułman. And in Vrindavan also. I we Vrindavan też były takie incydenty. The Prabhupada said we can keep guns. Także Prabhupada zdecydował, że możemy mieć broń i ćwiczyć używanie jej. But a small center like this, we don't have to worry. Ale w takim małym ośrodku jak ten, to nie musimy się o to martwić. But yeah, we can defend ourselves. Ale tak, możemy się bronić. I mean, we can also call the police. I także możemy zadzwonić na policję. Chciałem też zapytać, jakiego stopnia interesowanie się polityką czy takimi sprawami światowymi jest wymagane, czy to jest zupełnie niepotrzebne? How far devotees can be interested in politics? Is it okay to some degree or not at all? Polityka i światowymi jakimiś wydarzeniami. I mean in politics and all the worldly affairs. Yeah. Generally, it's not wanted so much. I mean, we may just know the basic thing, but we shouldn't go deeply into it. Na ogół to nie jest takie pożądane. Możemy znać jakieś tego, czy podstawowe rzeczy, ale nie powinniśmy zagłębiać się w szczegóły. In the beginning, there was a, you know, a Prabhupada was approached on this point. Na początku zapytano Prabhupada o to. In America. W Ameryce. Devotees wanted to form their own political party. Bhaktowie tam chcieli utworzyć własną partię polityczną. The name of the party was In God We Trust. Ta partia nazywała się Wierzą w Boga. You can just translate it in a different way. Oh. So there was some result because they got a chance to preach. I był pewien rezultat. Dawało to możliwość nauczania. One person was running for the mayor of Atlanta, the city. Jeden pakta chciał zostać mayorem miasta Atlanty. And they got some votes. I tam dostał ileś głosów. But later Prabhupada disbanded. Ale później Prabhupada to rozwiązał. He said, we're not ready for that yet, because if we, you know, go forward in that way, then the people, the authorities will feel threatened and they may take violence against us. Prabhupada powiedział, że jeśli będziemy szli w tym kierunku, to władzom to się może nie podobać, że mogą nawet popełnić gwałt wobec nas. But his word is more to train up Brahmins who could advise the leaders. I jego nastrojem było bardziej szkolenie Brahminów, którzy mogliby doradzać liderom. And Prabhupada was doing that himself. Tak jak Prabhupada sam to robił. He went to see Indira Gandhi, the president, the prime minister of India.
pojechał na spotkanie z Indirą Gandhi, gdy była premierem Indii. So, he wasn't against getting political power or influencing people in political power. On nie był przeciwny uzyskiwaniu mocy politycznej czy wpływaniu na ludzi, którzy mają dużą moc polityczną. But generally he didn't have much faith in the politicians. Ale na ogół nie miał zbytnio wiary w polityków. Like we were preaching in Delhi, and so we were meeting political leaders, you know, and the Prabhupada said, don't expect much from them. Tak jak gdy nauczaliśmy w Delhi, to spotykaliśmy różnych liderów politycznych, ale Śla Prabhupada mówił, żeby nie oczekiwać od nich zbyt wiele. Prabhupada used to sometimes quote the history that the emperor Ashoka, because he became Buddhist, and all of India became Buddhist. Ale Śla Prabhupada podawał przykład cesarza Ashoki. Gdy on został buddystą, to całe Indie stały się buddyjskie. So he thought that was good, because if someone becomes a very prominent leader, then we can, so many people will follow. Także to jest dobre na tej zasadzie, że gdy jakiś bhakta będzie wielkim, dominującym liderem, to tak wiele osób będzie za nim podążać. The verse is there in Bhagavad Gita, whatever a great man does, others follow. So we can convince some great, prominent people in society, Prabhupada was in favor of that. W Bhagavad Gita jest werset, który mówi, że cokolwiek czyni wielki człowiek, zwykli ludzie za nim podążają. Także Śla Prabhupada był bardzo wielkim zwolennikiem tego, żeby przekonywać te wpływowe osoby do świadomości Kryszny. But we have to be careful not to you can say criticize people too strongly, because they can kill us. Ale musimy być uważni, żeby nie krytykować ludzi za bardzo, gdyż oni mogą wówczas nas zabić. That happened in Africa. To miało miejsce w Afryce. The devotees were saying that one of the leaders is a demon. Bhaktowie tam mówili, że jeden z liderów tego ich państwa jest demonem. So the leader found out about that and he killed the devotees. I gdy ten lider się o tym dowiedział, to pozabijał bhaktów. He proved that they were right. Czym dowiódł, że mieli rację. Ale jaki jest z tego pożytek? We can be dead right. Możemy mieć rację, a jeśli będziemy martwi, to... Anything else? Yes. Maharaj mówi o tym właśnie takim złej postawieniu personalistów. A też widzimy, że w krajach zachodnich pojawiają się osoby sławne, które podejmują jakieś rodzaj czczenia półbogów. Ponoć dla przykładu Sting, który jest sławnym wokalistą, ponoć wielbi jakieś tam bóstwa, prawda? So you mentioned how... Czy to jest zjawisko jakieś takie też pozytywne? Czy jakiś też pozytywny wpływ tego, że Bhakti Yoga może, nie wiem, przyszła na zachód i ludzie w jakiś sposób, którzy jeszcze nie są doświadczeni, nie mają wyższej inteligencji, w jakiś sposób robią postęp i przyjmują personalność, ścieżkę coś pośredniego? So you mentioned how impersonalism is wrong, but sometimes we see people like, for example, Sting. Muzycy, dla przykładu Sting. A jak pani nie jest? Nie, ja nie znam tego was. Some famous musicians, Sting is his last name, we don't know his first name. Sting. he's taking some kind of worship, demigod worship or some hotbot. He's doing some kind of worship. It's not some hotbot worship, but at least he's trying to go in good direction. So can we see it as some kind of improvement? But we don't want to associate with them. Nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Because in another sense, they do a disservice, because when they say that God is impersonal, then people think, what is the fun there? Oni w pewnym sensie robią też złą robotę, dlatego że gdy mówią,
o inkonsenizmie, to ludzie mogą myśleć, to jaka jest w tym zabawa, co w tym fajnego. Because there's no variety there. Nie ma w tym różnorodności. But here I have variety. I can go one day to the cinema, then to the nightclub, then to the football game. A bez tego to mamy różnorodność. Jednego dnia możemy iść do kina, innego do klubu nocnego, innego na mecz piłki nożnej. So indirectly they give impetus to material variety. Także pośrednio oni zachęcają ludzi do materialnej różnorodności. I mean, we have to read what he says exactly. Chociaż tak, żeby dokładnie powiedzieć, to musimy nie zapoznać się bliżej z jego, z tym, co on mówi. Kogo czci? Sting, I never heard of him. Nigdy nie słyszałem. You had a question? What defines the civilized person and civilized... Yeah, let me double check if Prabhupada used that word. Jak można zdefiniować cywilizowaną osobę? To muszę dokładnie sprawdzić, jak Śla Prabhupada użył tego słowa. Hmm. So that's what you're asking about. O to dalej. Prabhupada saying in a civilized society the appetite of a man for an end shouldn't be tolerated. Yeah, let me I'll get back to you tomorrow morning. I can just go check on this. Ja sprawdzę jutro rano, tak odpowiem. W kontekście tego, co Śla Prabhupada mówił, że w cywilizowanym społeczeństwie ten apetyt... I'm not understanding that that's the word you use, civilized or sane, I think it was sane society. Ja tutaj nie będę jego słowa użył, czy to cywilizowane społeczeństwo, czy takie trzeźwe społeczeństwo, takie rozsądne. I think that's the word, not civilized, he said sane. Tak, ja myślę, że on nie mówił cywilizowane, tylko takie... treasure, in other words, it's an insanity in a sense that because all that energy and what's it coming out of it? You're using all that energy, it's considered, you know, from man, it's considered the most refined element in the body. Że jaki jest z tego w ogóle pożytek? Że gdy mężczyzna traci nasienie, to traci coś najcenniejszego w swoim ciele. And just like if a farmer has a very valuable seed. Jak na przykład rolnik ma jakieś bardzo cenne nasiona. And he throws it in the ocean. I wyrzuca je do oceanu. Or on the highway. Czy gdzieś na drogę. And then it's insane. To jest takie zwariowanie. But that sea is considered the most refined element in the man's body. But he just puts it in another man's anus. But what's the, it's insane. Więc gdy jakiś mężczyzna swoje nasienie, które jest najcenniejszą rzeczą w jego ciele, tak oddaje to odbytu jakiegoś innego mężczyzny, no to jest tak samo to, co... It's a valuable element. If it's not, if it doesn't go out, then it can come up and increase the duration of life, the effulgence, the memory of the man. Jest to bardzo wartościowy element. Jeśli on nie wychodzi na zewnątrz, to wznosi się do mózgu i zwiększa długowieczność, pamięć, inteligencję. Ok, we'll stop here. Myślę, bardzo skończyli. Dzień.